Od 60 lat służy mieszkańcom sołectwa. Biblioteka w Przyworach świętuje swój jubileusz. Biblioteka rozwija się prężnie. Od 16 lat działa przy bibliotece dyskusyjny klub książki. Jest też kącik dla najmłodszych, którzy mają tu swoje zajęcia. Mamy bardzo dużo czytelników, stałych czytelników, którzy sukcesywnie przychodzą. Nie nadążamy książek kupować, bo tak dużo ludzi w Przyworach czytają, więc jest to społeczność oczytana. Na początku biblioteka znajdowała się w baraku betoniarni. Przez lata zmieniała swoją lokalizację, by ostatecznie znaleźć się w budynku sołeckim. Czytanie książek rozwija, a przede wszystkim ćwiczy umysł. Ja jednak tych mieszkańców takich starszych mam dużo i bardzo się cieszę, że oni chodzą do biblioteki, w ten sposób zajmują swój czas. Obecność dyskusyjnego klubu książki, który spotyka się co miesiąc i pani bibliotekarka, która przyciąga swoją osobą czytelników i lekcje biblioteczne z dziećmi, to jest działanie, które im wystarczy. Aktualnie jest 380 czytelników. Zasoby biblioteczne to prawie 12 tysięcy książek. Jestem dumna najbardziej z czytelników, z dużej frekwencji wypożyczań. Ludzi, którzy chętnie czytają, którzy chętnie przychodzą do mnie do biblioteki. Po 60 latach możemy patrzeć już na bibliotekę w nowym budynku, w odnowionym budynku. Mieliśmy tu różne perypetie, przenosiny. Brakuje nam tylko windy chyba po tych 60 latach, ale już usłyszałem głosy, że mamy taką możliwość pozyskania środków i wybudowania tej windy nie tylko dla samych emerytów czy osób niepełnosprawnych, ale dla wszystkich, żeby mogli korzystać. Biblioteka w Przyworach prowadzi wiele działań integrujących czytelników. Przez lata wielokrotnie pojawiali się w bibliotece autorzy książek. Książka jest zawsze ciekawsza od filmu, także po prostu lubimy książki. Tu nie ma za dużo atrakcji u nas, także przede wszystkim dla starszych pań to jest optymalne. Często się możemy po prostu spotykać, przeważnie są panie, które już są na emeryturze i to do tego tak lubimy. Biblioteka w Przyworach jest naprawdę wyjątkowa, dlatego że jest to nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się książki, ale miejsce spotkań integracyjnych, miejsce wystaw, wydarzeń kulturalnych. Od lat ściśle współpracuję z filią GOP-u. Uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze, dalej utrzymujemy dyskusyjny klub, który się rozrasta i chcemy jak najwięcej przyciągnąć dzieci i młodzieży. Organizujemy i lekcje biblioteczne, i różne spotkania, i spotkania autorskie. No, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby czytelnictwo stale rosło. Bibliotekarzom i czytelnikom życzymy wielu kolejnych sukcesów, życzliwości ludzkiej i rozwoju czytelnictwa.